Uchylenie immunitetu Kamili Gasiuk-Pichowicz i Ryszardowi Petru oraz zgoda na areszt dla byłego sekretarza PO Stanisława Gawłowskiego to efekt wieczornych głosowań w Sejmie. W przypadku Gasiuk-Pichowicz o uchylenie immunitetu wnioskował były minister skarbu Dawid Jackiewicz z PiS, który wytoczył posłance proces o ochronę dóbr osobistych. O zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Petru wnioskował natomiast zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, który zarzuca politykowi pomówienie. W przypadku Stanisława Gawłowskiego z wnioskiem o zgodę na tymczasowe zatrzymanie i areszt wystąpiła do Sejmu prokuratura, która chce mu postawić 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Zdaniem opozycji wszystkie te działania mają charakter polityczny. Według części amerykańskich mediów administracja Donalda Trumpa miała kilkukrotnie naciskać na Izrael, żeby zakończył spór z Polską w sprawie noweli ustawy o IPN. Dziennikarze potwierdzają, że Amerykanom nie podoba się kontrowersyjna ustawa, co razem z prośbą jej zmiany mieli przekazać stronie polskiej. Jednocześnie, zdaniem Białego Domu, należy do kryzysu podejść ostrożnie i nie szkodzić sojuszowi amerykańsko-izraelsko-polskiemu. Biały Dom oraz Departament Stanu mieli przekazać swoje stanowiska zarówno ambasadorowi Izraela w Waszyngtonie, jak i premierowi i Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Jerozolimie. Prezydent Donald Trump i premier Wielkiej Brytanii Theresa May zgodzili się, że konieczna jest międzynarodowa reakcja, aby powstrzymać użycie broni chemicznej w Syrii. Przywódcy obu krajów rozmawiali po tym, jak brytyjscy ministrowie udzielili premier May poparcia dla podjęcia działań w tym celu razem ze Stanami Zjednoczonymi i Francją. Emmanuel Macron powiedział, że ma dowód, że podczas ataku w Dumie użyta została broń chemiczna. Wcześniej prezydent Donald Trump spotkał się z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego, jednak nie podjął ostatecznej decyzji o ataku na Syrię. Rosja domaga się zwołania na dziś sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji w tym kraju. Prezydent opowiada się za zmianą w konstytucji wprowadzającą prawną ochronę ojcostwa, podaje dzisiejsza Rzeczpospolita. Chodzi o zmianę artykułu 18, który brzmi: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. I właśnie do dodania prawnej ochrony ojcostwa skłania się, według gazety, prezydent Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim trwają prace nad pytaniami referendalnymi dotyczącymi zmian w konstytucji.